Dzień dobry, ze mną trener koszykówek Polonii, pan Maciej Szalangowski. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry, panie Agato. Bardzo mi miło, że pan ponownie stoi obok mnie i że mam okazję porozmawiać. Dzisiaj przed koszykarkami Polonii mecz z rezerwami Arki Gdynia. Gdynia, no to myślę, że i prywatnie, i zawodowo bliskie panu miasto. Stamtąd pan pochodzi. Jest pan wychowankiem Asseco Gdyni. Też przez 6 lat w GTK Gdynia szkolił pan zawodników, zawodniczki. Część nawet z tego obecnego składu koszykarek zapewne pan doskonale zna. Zna pan sztab trenerski. Czy to, że tak powiem, przed tym meczem sprawi, że to będzie łatwiej, czy trudniej? Czy jakieś większe emocje towarzyszą temu spotkaniu z pana strony? Wiadomo, że Gdynia, tak jak pani powiedziała, jest bliska mojemu sercu, bo stamtąd pochodzę. No i też wiadomo, że serce trochę mocniej bije, no bo tak 6 lat, tak jak pani powiedziała, w GTK jako trener i w Asseco jako trener. No bardzo emocjonalnie czuję się związany z Gdynią. Natomiast no, te emocje trzeba schować w momencie, kiedy przychodzi do rozgrywek ligowych, bo tak samo jak sztab trenerski z Gdyni, tak samo no, ja muszę mieć takie podejście, że no, tutaj nie ma sentymentów. Jasne. W tabeli się zrobiło w okolicach pozycji Polonii dosyć ciasno, tak? Bo są dwa inne zespoły, które mają dokładnie taki sam bilans punktowy i meczowy jak my, czyli AZS Uniwersytet Warszawski i Rezerwy Politechniki Gdańskiej. I tuż przed nami też jest ciasno. W okolicy są KKS Olsztyn, Płock. Ten mecz, że tak powiem, zaczyna troszkę urósł do ważnej rangi. Czy pan jakoś specjalnie motywował zawodniczki przed tym spotkaniem, czy raczej próbował zdjąć presję? Myślę, że nie trzeba było motywować dziewczyn, bo dziewczyny miały w pamięci pechowy mecz z Gdyni i myślę, że na pewno myślą o tym, zresztą jak wszyscy myślimy o tym, żeby się zrewanżować, ale nie na zasadzie, że to tylko Gdynia, że no, po prostu przez cały sezon uczyliśmy się, żeby do każdego meczu podchodzić indywidualnie, żeby już nie myśleć o jakichś dłuższych, długofalowych celach, tylko jest mecz. Na tym meczu się skupiamy, także no, myślę, że będzie dobre podejście dziewczyn i sztabu szkoleniowego do tego meczu, bo jesteśmy skupieni na jednym celu. Okay. Będziemy trzymać kciuki, żeby się udało. Najlepiej by było chyba 4 punktami, prawda? Żeby ten bilansik meczów bezpośrednich był jak najlepszy. Powiedział pan, że się skupiacie na tym, co tu i teraz, ale gdybyśmy spróbowali wybiec lekko w przyszłość, bo powoli runda zasadnicza dobiega końca, czy ma pan jakiegoś wymarzonego przeciwnika na play-offy? Bo wszystko wskazuje na to, że powinno się udać Polonii zakwalifikować do gier play-off. Nie lubię wróżyć. Okay. najpierw zapewnijmy sobie te play-offy, a potem będziemy się zastanawiać. No, myślę, że z kimkolwiek przyjdzie nam grać, będziemy tak samo będziemy rozpracowywać, tak samo będziemy się przygotowywać. W sensie tak sam rytuał będzie. Jasne. Wiadomo, każdy przeciwnik jest inny. Myślę, że zobaczymy, co przyniesie los, bo no, my musimy się skupić na tym, żeby wygrać każdy kolejny mecz i nie oglądać się na innych. A co przyniosą inne kolejki, inne mecze, to zobaczymy. To czego życzyć panu i drużynie przed tym meczem, przed meczem z rezerwami Arki? Skuteczności, koncentracji i zwycięstwa. Okay, niech tak będzie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję.